Witam, witam na waszych ekranach. Słyszę kolejna, to kolejny odcinek ze Star Sable Online. W tym odcinku będę pokażę wam, jak robię miniaturkę. Bo ja na razie nie robię w jakimś programie miniaturki. Tylko ja miniaturkę ogólnie robię w Paincie 3D. Ja już to sobie zrobiłam i pomyślałam, w sumie mogę zrobić odcinek. To ja tego Painta po prostu zrzucę i włączę nowego. Nowe to. To będziecie mogli patrzeć. Najpierw sobie muszę teraz znaleźć, co sobie zrzuciłam. Te zdjęcia sobie znajdę. Tu i sobie tam je, bo one mi są potrzebne, żeby zrobić tę miniaturkę. Te akurat nie, dokładnie, ale bo ja tu mam dużo tych zdjęć, screenshotów i w ogóle, to też się może przydać. Dokładnie zdjęcia. Więc dobra. To możemy sobie na razie włączyć, to sobie złączę i to też sobie włączę i wideo sobie włączę. Dobra, i tu mam praktycznie wszystkie zdjęcia, które mi są potrzebne do zrobienia mojej miniaturki. Część też nie użyję i w ogóle, więc najpierw włączam Painta 3D i wybieram zdjęcie, które będzie na tle. Bo czasami też robię z kolorach, ale dobra. To jest akurat to zdjęcie, więc sobie je kopiuję. Ja to już sobie w Paincie zrobiłam, tu na przykład tego. Więc okej. Okay. Dobra. I sobie kopiuję i wklejam. I sobie to powiększam, żeby to było. O nie. Czasami się taka sytuacja dzieje, więc trzeba, więc ja to robię po próbach. To trzeba tak naprawdę tu wymierzyć, żeby nie było ani za duże, ani za małe. Dobra. Będzie. Nie. Tu będzie ten biały pasek. Zrobimy to tak. Tu sobie tylko tak damy. I powiększymy to przód. Dobra. Mamy OK. Mamy tło. Więc teraz lecimy do zdjęcia, sobie będę chciała to. Ja zaczęłam od tego. Ale możemy zrobić to najpierw. Więc wchodzimy tu i to z Painta sobie kopiuję. I klejam. Ja mam dobrą wielkość, sobie pomniejszyłam specjalnie tego, więc ja sobie tu daję i mam. Dalej możemy sobie zrobić Andiego. Więc tak. Ja mam te, ja sobie to włączyłam te ogólnie. O ile tam tu mam. Dobra, Andy, gdzie ty jest? Ja zgubiłam tego Andiego. Chyba go sobie tam zrzucił gdzieś. Nawet nie pamiętam gdzie. Dałam go gdzieś i nie wiem, gdzie go mam. To zdjęcie z Andy. Więc teraz trzeba poszukać. Wyszukiwanie. No tu nie ma. To tu musi być. To ten Andy musi być. No jest, mamy Andy'ego. Dobra. Jaki tytuł? Zoczter 155. Dobra, i ja sobie go włączam. Kopiuję. I w ten sposób wklejam to. Później sobie go ustawiam, gdzie bym go chciała mieć. I go sobie trochę pomniejszę. Żeby mnie nie zajmował pół.
tego całego obrazu. Tu dam go troszkę mniejszego, jak widzicie. Ale nic się dzieje. I teraz jeszcze sobie tego arabka włączę. Arabku, gdzieś ty jest? Ja tego, chyba tak, ja tego włączę. Chyba w ogóle włosy dali, jaką ona. Dobra, kopiuję. I ogólnie takie odcinki czasami się będą pojawiać. Może, jeśli będziecie chcieć, jeśli nie będziecie chcieli, to ja po prostu nie będę ich robić. Jeden robię tak jakby na próbę, czy wam się spodoba. I to sobie tu umieszczam. Tu był troszkę mniejszy, można zmniejszyć. Dobra, git jest. I teraz będzie dom inny zdjęcie, będzie troszkę inaczej. Hugaton. Może tego nie. To z tymi ogólnie bym nie chciała. Z tymi, wiecie, tymi takimi megafonami, jakby nie chciałabym ogólnie wstawić. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. I ja sobie przycięłam to zdjęcie głaskania osiołka, więc je sobie skopiujemy i sobie wkleimy do tego. Dużo ono jest, więc trzeba je pomniejszyć. Rzecz jasna. I może troszkę w sumie nachodzić, bo tu nie ma zwierząt w tym miejscu, więc tu może być wszelki. Ale słodki jest, słodki. I wybrałam to zdjęcie, bo te uszka tak daje w tym. Więc. I tutaj nie widać za bardzo liska i kotka, więc to też bym chciała w sumie dać. Więc schodzimy sobie to. I bym chciała jeszcze, czekajcie, takie zdjęcie, tylko gdzie ja je mam? Nie, to jest od tej strony, takie też byśmy mogli dać, bo bym wolała z tymi białymi. Oprowadzka można dać. Sobie skopiujemy i wkleimy. Ja ogólnie na tym dużo nawet czasów zajmuje mi to. No i widzicie, jak się mi zrobi coś takiego, bo zdjęcie będzie za duże, to ja mam na to radę. Bo to jest coś takiego brzydki i można to biały posłup uciąć. Dobra. To można dać tu. I sobie to przytniemy. Ja sobie to wtedy przybliżam tu przy kropeczce. Jakie to się teraz dużo robi, co nie? Przesuwamy sobie tu. Tu. To. Teraz muszę w sumie z tym zgłować. Żeby to było idealne. Co to ja nie pikseli staram się, żeby to było równo. Jeśli nie mieli złej jakości tego. No i mi się coś takiego zrobiło i ja na to nic nie poradzę z tym. Bo tak to miałam tu taki większy pasek, ale dobra. W ten sposób też może być. I to przepraszam, ustawiam. O, na taką tu wysokość, żeby tu odległość, żeby wszystko było widoczne. I tak, w takim razie to można wtedy włączyć. To też. Fryza raczej nie będę dawać. Ale czekajcie, gdzie ja to mam? O, to. To zdjęcie bym chciała dać. Więc to sobie skopiujemy i wkleimy. I znowu się coś takiego dzieje, kurczę. Bo to zdjęcie jednak trochę dłuższe. I resztę już dam na następny filmik.
Chodzi mi o to, nie że w następnym filmiku zrobię resztę, tylko że do drugiego filmiku resztę zdjęć. Bo zrobiłam dwa filmiki, żeby to nie trwało. To chyba zrobię w ten sposób, żeby tam było widać. Jednak wiecie. Tą arenę. Albo chyba, że przypnęłam jej nogi jeszcze bardziej. Może tu jakoś. Nie, tu będzie dobrze. I w ten sposób zostawiam. Przycinam co do pikseli. Okej. Tu sobie przybliżam. Dobra, i jeszcze tylko góra mi została. Okej, gotowe. Dobra, i mamy. I teraz ja biorę w tekst. Można też sobie tutaj zrobić w ten sposób, to kliknąć i można widzieć. Może tak, może tak. A ja sobie już tak może zostawię. Ja sobie wybieram 3D kolor. Nie wiem, jak by tu wybrać. Kurczę, jaki by tu kolor wybrać? Może taki. No, piszcie w komentarzach, jakie byście wy kolory chcieli napisów. To będę zmieniać. Czekajcie, może jakiś większą przyciągą. 130 to jaka? O, troszkę za dużo. Takie 72. Albo nie, zostawmy te 48. Czas. I tak. Piszemy na przykład. Oczywiście z caps lockiem włączam, żeby pisało. Bo bez caps locka to średnio. I tak, może zmienię jeszcze kolor, bo tu nie będzie na tym widać. Może brudowy jakiś. Dobra, widać. Jeszcze 62 będzie git. Nie, to jednak za dużo troszkę. Tak, na przykład hasło takie. Znowu. Znowu jak się przeczekacie. Chyba w ten sposób, bo ja, nie jestem, bo ja w ogóle nie jestem dobra w ortografii. Gdzie ja sprawdzam? Przesuł otwarty. Znowu czas na dni. O. Aha. Te. Albo nie. Farte. Czas. Znowu czas na dni otwarte. Nie no, jeszcze jakiś inny kolor by się przydał. Czy się zmieni? Nie no, może biały. Nie, biały nie. Może by tu jakiś zielony wybrać. O. O nie. Zielony. No i tak to jest zawsze. Znowu. Czas na dni otwarte. I to nie będzie zielony, tylko czekajcie, jaki by tu wybrać?
Może czarny będzie najlepszy. Widzicie? Albo tu dać po prostu. Bo przez to to nic nie widać. Otwarte. I tu wybierzemy inny kolor. W takim razie, w takim razie może być jakiś taki zielony. O nie. Ten zielony jest taki granatowy. I tak, i w tym 3D chodzi o to, że można sobie przekręcić jakby. Widzicie, 3D sobie sposobami. O, i można w ten sposób. Otwarte. Tu sobie wybierzmy inny kolor. Musztardowy. Style. Your pick. Język się w ten sposób pisze, prawda? No tak. No i w ten sposób można. I można jeszcze w bibliotekach 3D. I można na przykład balon, o nie, kapslok, balon, jak tłumacz, pomóż mi powiedzieć, bo tłumacz. Balons. Balons. Nie mam balonów. I preza. No w jaki sposób? O, czekajcie. Ja sobie tu cofnę i co my tu mamy? Jakieś takie. Co to będzie? O, takie nam są potrzebne. Tu nam się ładuje. I można sobie ustawić coś takiego. Można pomniejszyć, powiększyć. Ja sobie zrobię coś takiego. Można spróbować bez kopiuj, wklej. O, widzicie? Można jakby to skopiować. To też można obracać. Ja sobie takie zostawię. Kurczę, dlaczego to? Czy tu jakiś klej? Brakuje mi drugich balonów, kurczę, po tej stronie. Dlaczego nie mogą być malutkie? Jeszcze będzie trochę zakrywać to. To nic, trzeba będzie chyba tutaj jakoś. Tu chyba się da. Czy nie? Git. Dobrze to wygląda. Czytamy znowu wnioska. Czy to nam się tu nie włącza? Można jakiegoś jeszcze pojedynczego wkleić. No, pojedyncze to może być. Zmieści się. Tej nitki prawie nie widać. I lecimy. Co my tu jeszcze mamy?
co mogę troszkę przekręcić. To jakoś i pomniejszyć. Mam pomysł. Zrobimy to tak. Wejdźcie git. Jeszcze tu sobie zerkniemy, czy są jakieś te. Są chyba fajerwerki. No i można je też skopiować. Kopiuj. Wklej. O. Fajnie, że można je kliknąć po prostu. Dobra, mamy. I no za bardzo jeszcze nic takiego nie ma. Można jeszcze popatrzeć na inne, ale tu za bardzo też już ich nie będzie. No, no to już kanwę. No, no to trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! A w ogóle tą miniaturkę zobaczę, jest. A właśnie, muszę jeszcze tu kliknąć i zapisz obraz. Można. Zapisz. I pulpit. Można jakoś nazwać tam. To sobie zrobię. Nie no. Czas na dni otwarte stajni your fik. Dobra. Miniaturki tu. No i mamy zapisane. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego i cześć!